O kurwa, tu chyba jakieś działania wojenne były. A nie, to plac przy Kiszonce. Cześć, witam was wszystkich z gospodarstwa. Na bieżąco relacjonuję, co się dzieje. A dzisiaj po prostu przerwałem wybieranie pryzmy kiszonki z kukurydzy i powtórnie ją zamknąłem z tego względu, że zobaczcie sami, dzieje się wesoło przy pryzmie. Jest po prostu coraz gorzej. Już wczoraj nawet nam się pasoszowóz zsunął i no i trzeba było go wyciągać, także to już była chyba decyzja ostateczna. Ale się wstrzymywałem z tym zamknięciem do ostatniego końca, można powiedzieć, z tego względu, że jak przykrywałem czwarty pokos trawy, to odcięłem sobie folię stąd i zawinąłem razem z jedną siatką. A w międzyczasie przyszły opady deszczu i z jako tako zrobiło się tutaj tragicznie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zresztą przy silosie wam dalej to opowiem. No i jak to zrobiłem po prostu. Tak, tutaj ona była przykryta folią podkładową, folią główną i jeszcze z odzysku, można powiedzieć, zeszłego roku poszła trzecia folia, taka główna. Czyli mamy jedną cienką, dwie główne i na to siatka, opony, piaskiem dookoła, tak była okryta. No i z powrotem zakryte też tak samo były te trzy warstwy, okryte piaskiem, naciągnięte siatką i dobrze poukładałem opon. No raczej jestem niemalże pewny, że troszeczkę straty będzie, no bo to się nie da zrobić tak, że będzie bez strat. No i była odkryta przed ponownym nakryciem o mniej więcej coś takiego, także już te pół metra raczej przeznaczam na stratę, ale i tak straty były spore. Zobaczcie w tym błocie, ile tego się marnowało, rozsypywało, rozjeżdżało, nie można było dokładnie od dołu wziąć, bo tutaj podjazd nawet był już kłopotliwy, zresztą widać po ładowarce, w jakich warunkach to ta maszyna musiała sobie radzić. No i kolejna kwestia, że tam ta dróżka, droga gruntowa się zaczęła mocno rozjeżdżać, a jednak ona nie ostatni rok będzie tutaj potrzebna, więc szkoda ją zniszczyć całkowicie. Przyjdzie wiosna, przyjdzie lato, na bieżąco będzie się ją naprawiać, jeszcze da się coś z niej zrobić, także w czas wszystko się ogarnęło. No i tak to wygląda, takie będzie małe YouTube'owe doświadczenie, z tego względu, że chyba kiedyś poruszałem ten temat, czy ktoś tak zamykał w trakcie wybierania. No były osoby, które to robiły, ale teraz już będzie można powiedzieć na wizji. Zobaczymy, z pół roku ona będzie tak przykryta, po pół roku około otworzymy ponownie i zobaczymy, ile to straty było. Może się okazać tak, że naprawdę będą straty znikome, wręcz śmieszne. Może się okazać, że będą spore straty. Czas pokaże, nie ma co tutaj gdybać. Widzimy się za chwilkę na silosie, zresztą pokażę i omówię, jaki plan wynik. Całkiem to na złe powiem wam, że finalnie nie powinno wyjść. No i dobra, jesteśmy tutaj przy silosie, tym pełniejszym, gdzie było nasypane około 3 metrów w górę. Dlaczego otwieram ten większy, a nie ten mniejszy? Dlatego, żeby mi starczyło chociaż na pół roku. Z tego względu, żeby poczekać maksymalnie do lata, tak, żeby starczyło na ten sezon jesienno-zimowo-wiosenny, gdzie najgorsze było, to żeby sobie brać po prostu z twardego, a później wrócić do tamtej pryzmy. No i to też ma taki plus, że już na przyszły rok na kiszonkę z kukurydzy też będzie kolejny silos opróżniony na 100%. No tam obok leży trawa, ale za jakieś 2 miesiące pewnie też zacznę ją wybierać, więc będę się starał, żeby do jesieni opróżnić oba silosy i mieć miejsce na kukurydzę. Trawa jednak może na pryzmach leżeć, a łatwiej się to zbiera niż tą kukurydzę. Kto ma, to wie, nie trzeba tłumaczyć, tak to wygląda. No i tutaj, jak widzicie, resztki z tamtej pryzmy przywiozłem, żeby dokończyć ścianę, wyrównać tą ścianę, żeby można było dobrze przykryć i akurat będzie to dla jałówek na wieczór do wozu, do mieszania się z tego skorzysta, a dla krówek już będzie szła po prostu. No dla krówek i też trochę dla jałówek teraz z silosu. Także już dobre, nigdzie tutaj nie ma nic, nawet śladu pleśni czy zepsucia, nic nie trzeba będzie odbierać, także też pracy tej będzie mniej. No i tyle, no, w temacie szacher-macher z kiszonkami. Teraz można przejść zobaczyć, co tam się dzieje na oborze. No i czym byłby taki codzienny vlog bez zajrzenia, co się dzieje u koleżanek i omówienia ich sytuacji. Dawno nas tutaj
nie było z kamerą wśród zwierząt, więc troszeczkę coś niecoś powiem. No jak widzicie, luźno na oborze, coś się zrobiło. Naprawdę tych krówek jest niewiele, bo na 61 legowisk jest tylko 59 i 3 tam w izolatce. No to nie do pomyślenia, co tu się stało, że jest mniej krów niż legowisk. No tak wyszło, że w tym momencie mam 16 zasuszonych. No to jest już sporo, czyli w ciągu tych 2 miesięcy będzie te 16 porodów od krów. Niecałych 2 miesięcy. No i do tego jeszcze 11 jałówek w tym okresie ma się wycielić. Także szykuje się końcówka roku bardzo ciekawa. Miejmy nadzieję, że koniunktura na mleko się poprawi trochę szybciej, to może coś tego grosza w końcu będzie się opłacało, tak? Coś będzie zostawało z tego mleczka. Tych dostaw powinno się zwiększyć, o ile wszystko szczęśliwie się ułoży. No bo wiadomo, z tym im więcej porodów, tym więcej kłopotów i więcej problemów. Tak to zazwyczaj jest, ale z tego co zauważyłem, to lepiej sobie wycielenia ustawiać na miesiące jesienno-zimowo-wiosenne. Na lato, kiedy te temperatury są powyżej 20 stopni, jest dużo więcej problemów. Tak jak mamy zimę, jesień, to jest najlepszy czas na wycielenia. No i też dlatego z ostatnich 2 miesięcy odpuściłem sobie badania USG, ustawianie krów. Te tematy z rozrodem, co tam naturalnie z rui wypadło, to zacielałem. Troszeczkę wiem, laktacje się przeciągną. Ale to jednego roku, drugiego roku tak się zrobi, taki myk. Już później krowy wejdą w ten cykl, że będą się zacielać późną jesienią, żeby wczesną jesienią się cielić. Tak to będzie wyglądało, czy też początkiem zimy, żeby je zacielać, inseminować, tak żeby już kiedy to lato zejdzie, żeby dopiero zaczynały się porody, wtedy będzie dużo łatwiej i dużo mniej kłopotów. Jak to wyjdzie, zobaczymy. No wiadomo, że naturalnie też te to, które same się załapią bez leczenia, no to od razu się zaciera, tego się nie kombinuje. Ale niektóre, no wiadomo, muszą troszeczkę pomocy mieć przy tym zajściu w tą kolejną ciążę, więc takie tematy zróbmy sobie w sezonie zimowym. I według mnie to powinno fajnie zacząć funkcjonować. Także cóż, no tyle jeśli chodzi o sytuację z koleżankami. Myślę, że taki fajny vlog jako przerywnik do tych wszystkich prac w gospodarstwie, prac polowych, bo tego było ostatnio za dużo. Tak, wiem, przyznaję się, było za dużo, ale no niestety ja żyję z gospodarstwa, a nie gospodarstwo dla mnie jest jakimś tam, można powiedzieć, studiem nagrań i skupiam się na pracy, a jeżeli coś się tam uda przy pracy nagrać, no to rzucam. No tak niestety jest, może teraz troszkę luźniej będzie, to troszkę ciekawszych tematów się poruszy. No tak jak dzisiaj wspomniany nawet rozwód, to można będzie zrobić ciekawy temat, jak to funkcjonuje, jak to ogólnie, jak ktoś ma problemy, od czego zacząć i co po kolei ja po prostu przeszedłem, żeby wyjść troszeczkę na prostą i zaczęło to w miarę się kręcić, tak jak książka pisze, powiedzmy sobie szczerze. No ale wiadomo, życie jest życiem, różnie to wychodzi, nie zawsze jest czas, nie zawsze jest pora. Nie zawsze są możliwości, żeby wszystko się nam zgadzało tak jak tabelki podają, bo życie wszystko szybko weryfikuje i o czym się ostatnio doskonale przekonałem. Także nie przedłużam, to by było na tyle jeśli chodzi o taki luźniejszy vlog. Do zobaczenia w kolejnym.